Dzień dobry. Dzisiaj przygotuję dla Państwa ciemny biszkopt do tortu z 5 jajek. Dzisiaj będę robiła taki biszkopt 18 cm, bo taki potrzebuję akurat. Do tego jest potrzebne 5 jajek, cukier, mąka, wszystkie gramaturę wszystkich składników podam w opisie filmu. Zaczynamy od ubicia białek z odrobiną soli. I ubijamy, aż ta piana już będzie tak dobrze podbita. Piana już jest ładnie podbita i teraz dodajemy w 2 lub 3 porcjach cukier. Ubijamy tak długo, aż piana będzie naprawdę dobrze podbita i nie będzie w niej wyczuwalny cukier. Tu jeszcze troszeczkę cukier jest wyczuwalny. Włączamy mikser dalej. Sprawdzimy ponownie. No i w tej chwili już cukier nie jest wyczuwalny, więc można zacząć dodawać żółtka po jednym żółtku i już na małych obrotach teraz. Tylko, żeby te żółtka wmieszały się w pianę. Wyciągamy misę i małymi porcjami dodajemy mąkę i kakao. Delikatnie mieszamy, tak żeby mąka się wmieszała w masę, ale jednocześnie żeby nie pozostały w niej żadne grudki. Mieszamy tak długo, aż wszystko ładnie się rozejdzie. Masa musi być jednolita, żeby biszkopt ładnie urósł. Jeżeli już widzimy, że nie ma żadnych grudek mąki czy kakao,
taka ładna, jednolita, to wtedy możemy ją już wylewać na blaszkę. Ja mam tu przygotowany rant. Tak jak mówiłam wcześniej, 18 cm. Wlewam masę do rantu. Piekarnik już się grzeje do 180 stopni. Masę równo rozprowadzamy po rancie, tak żeby było w miarę równo wszędzie do boków. Piekarnik już mam nagrzany, także teraz na 35-40 minut wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i oczywiście pod koniec ćwiczenia trzeba sprawdzić patykiem, czy patyk jest suchy, wtedy na pewno biszkop jest upieczony. Spotkamy się za jakieś 35-40 minut, jak będę biszkopt wyjmowała z piekarnika. Na razie, do zobaczenia. Już minęło 35 minut, teraz sprawdzę patykiem, czy już wystarczy pieczenia, czy jeszcze z 5 minut dodam. O, paruje. No, myślę, że jeszcze 5 minutek. Chociaż nie będę go dłużej piekła, bo patyk jest czyściutki. Wyciągam go z piekarnika, tutaj postawię na deskę, żeby nie zniszczyć blatu od stołu i za kilka minut będę go wyciągała już z foremki, żeby spód nie sparował w tej blaszce. I spotkamy się, jak już biszkopt będzie zimny i będę go wyciągała z rantu. Biszkopt już jest praktycznie całkiem zimny. Teraz go wyciągnę z rantu. Trzeba delikatnie nożem obciąć brzeg, tak żeby jak najmniej pokaleczyć w boki torta. Biszkopt wygląda tak. W środku jeszcze jest troszeczkę ciepły. Taki biszkopcik można wykorzystać do zrobienia torcika od razu, tylko będzie się trochę gorzej kroić. Najlepiej jak taki biszkopt odpocznie sobie z dobę i wtedy kroi się dobrze. Można go przygotować kilka dni wcześniej, przed przygotowaniem tortu. Można go również zamrozić i wtedy przechowywać w zamrażarce. Ja wijam taki biszkopt folią spożywczą i wkładam go do zamrażarki. I jak potrzebuję, to dzień wcześniej wyjmuję sobie, żeby spokojnie odmroził się. Z tego biszkoptu będę przygotowywała tort czekoladowy, z przygotowania którego będzie filmik. Dzisiaj już zapraszam do oglądania i do subskrybowania. Do zobaczenia!